Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja go będę miłował i objawię mu siebie. Pan Jezus zawsze daje nam takie słowo, którego potrzebujemy, które jest odpowiednie do chwili, którą przeżywamy, które pozwala nam zobaczyć tu i teraz we właściwy sposób i przeżyć je we właściwy sposób. Myślę, że dzisiaj takim słowem otwierającym liturgię jest zachęta z pierwszego listu świętego Piotra. Pana Chrystusa uznajcie w waszych sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Myślę, że tak właśnie jest. Dzisiaj bardzo wielu ludzi domaga się od nas uzasadnienia nadziei, którą wiążemy z naszym przyjściem do Kościoła. Pod wszystkimi komentarzami, jakie są do wczoraj opublikowanego filmu Panów Sekielskich, najczęstszy refren, jaki się pojawia, to jest: czemu tam jeszcze chodzicie? Czemu tam jeszcze chodzicie? Jaka nadzieja nas tu sprowadza? Czego chcemy bronić? I jesteśmy gotowi, jak mówi święty Piotr, bądźcie gotowi zawsze obronić tę nadzieję, bo ona jest uzasadniona, bo w niej się kryje racja. To bardzo ważne, bo my to pytanie słyszymy w czasie wielkanocnym. Ten czas wielkanocny bardzo dobrze oddaje sam początek pierwszego listu świętego Piotra, gdzie apostoł pisze tak: błogosławiony Bóg, który według swojego wielkiego miłosierdzia odrodził nas do żywej nadziei przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. To jest nowina, którą słyszeliśmy 5 tygodni temu, że Bóg w swoim miłosierdziu odradza nas do żywej nadziei. Odrodzenie do żywej nadziei, bo tak naprawdę czujemy, to nie da się żyć, jeśli
nie ma nadziei żywej. Nie da się żyć nadzieją, którą rozumieliśmy 5 tygodni temu, ale teraz została przywalona wiedzą, która nas wgniata w ziemię i odbiera nam poczucie sensu. Bez żywej nadziei nie ma życia. Jest ważne wiedzieć, jaką nadzieję mieliśmy w sobie 5 tygodni temu, ale ważniejsze jest wiedzieć, jaką mamy dzisiaj. Jaka nadzieja dzisiaj w nas żyje? Jaka nadzieja dzisiaj sprawia, że żyjemy? Jest przepiękna encyklika papieża Benedykta XVI o nadziei, która nosi tytuł Spe Salvi, zbawieni w nadziei. I w tej encyklice papież pisze tak: teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli to jest cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. Jesteśmy dalej w drodze. Musimy znać cel. On musi być pewny i on musi być wielki. Nie? Bo ten cel pewny i wielki usprawiedliwia to, że w ogóle tą drogą idziemy. I dlatego zaraz w drugim punkcie tej encykliki papież Benedykt pisze: kto ma nadzieję, żyje inaczej. Zostało mu dane nowe życie. Kto ma nadzieję, żyje inaczej. Zaraz nieco dalej podkreśla, że ta nadzieja, o którą chodzi, nie jest tylko nadzieją osobistą każdego z nas, dotyczącą tylko mnie osobiście. Tylko że ta nadzieja chrześcijańska jest nadzieją wspólnoty, która jest w drodze. Nadzieja chrześcijańska nie jest, mówi papież, indywidualistyczna. Nie. To jest nasza wspólna nadzieja. Jako Kościół potrzebujemy nadziei, żeby jako Kościół wędrować dalej. Z czym wiążemy tę nadzieję? Odpowiedź, jaką daje nam liturgia, jest bardzo konkretna. Wiążemy ją z obietnicą Ducha Świętego. Tej nadziei nie szukamy w tym, kim jesteśmy sami z siebie. Tej nadziei szukamy w związku z obietnicą Ducha Świętego. Idziemy do Pięćdziesiątnicy. I dzisiaj Jezus na ten temat mówi rzeczy niesłychanie ważne. Mówi tak w Ewangelii: będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie. To jest przedziwne słowo Jezusa, bo mówi o obietnicy Ducha Prawdy, a jednocześnie mówi: dlatego go przyjmiecie, bo on w was jest, bo on w was przebywa i w was będzie. To znaczy, ta obietnica Jezusa jest właściwie taka, że przyjmiemy Ducha,
który w nas jest, że wreszcie przyjmiemy tego Ducha, który już w nas przebywa. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu o tym, jak apostołowie przyszli do Samarii, Piotr i Jan, i wkładali ręce na ludzi, którzy uwierzyli, i ci ludzie otrzymywali Ducha Świętego. Ktoś z was tego nie przeżył? Poza tymi najmłodszymi, którzy tam śpiewają głośno na cześć Pana Jezusa. Ktoś z was tego nie przeżył, że apostołowie włożyli mu ręce na głowę? Wszyscy jesteśmy bierzmowani. Otrzymaliśmy Ducha. Obietnica Pięćdziesiątnicy. Idziemy, mamy przed sobą jeszcze 2 tygodnie. To jest obietnica. Jezus mówi, przyjmiecie Go, dostaniecie Go, bo w was przebywa. Czyli poddacie się wreszcie Duchowi, który w was jest. Czasem mówię do młodych przy bierzmowaniu, macie Ducha Świętego. Teraz chodzi o to, żeby On was miał. Mamy Ducha od bierzmowania, tylko czy On nas ma? Ale czy my Jemu się poddaliśmy? Po co nam jest Pięćdziesiątnica? Po co idziemy do zesłania Ducha Świętego? Żeby wreszcie odkryć Go w sobie, ucieszyć się Jego przebywaniem w sobie i żeby odkryć tę Ewangelię, jaką jest Jego przebywanie w nas, że to naprawdę wszystko zmienia, że dopiero w Nim możemy wszystko rozumieć, że dopiero w Nim możemy wszystko przyjąć. Bo On, tak jak mówi Jezus, jest Duchem Prawdy. To jest cała nasza nadzieja, że Duch Święty jest Duchem Prawdy. Norwid pisał, że nadzieja jest z prawdy. Święty Jan w pierwszym liście mówi, Duch jest prawdą. Nie boimy się prawdy. Nie wolno bać się prawdy. Strach przed prawdą to jest strach przed Duchem Świętym. Tomasz z Akwinu mówi, każda prawda przez kogokolwiek powiedziana pochodzi od Ducha Świętego. Odrzucać prawdę to znaczy gasić Ducha Świętego. Ducha nie gaście. Nie boimy się prawdy, nie uciekamy przed prawdą, nie uciekamy przed Duchem Świętym. Nadzieja jest z prawdy. Ale wtedy, kiedy Jezus na ostatniej wieczerzy mówi, że otrzymamy Ducha Świętego i to jest nasza nadzieja, to jest ta przestrzeń, ku której idziemy, która jest nam dana dzięki Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, dar Ducha Świętego. Kiedy Jezus to mówi i nazywa tego Ducha Duchem Prawdy, to mówi też, że potrzebujemy Go dlatego, że jest taki rodzaj prawdy, którego nie potrafimy bez Ducha Świętego unieść. Możecie dzisiaj poczytać sobie 16 rozdział Ewangelii Świętego Jana i 12-13 werset. Jezus mówi najpierw w 12 wersecie, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz nie potraficie tego unieść. A potem mówi w 13 wersecie, ale kiedy przyjdzie On, Duch Prawdy, to was doprowadzi. Do pełnej prawdy. Czyli to jest działanie Ducha Świętego w nas, że wreszcie możemy się zmierzyć z pełną prawdą. Taką, której bez Ducha Świętego nie potrafimy unieść. Jaka to jest prawda, której bez Niego nie potrafimy unieść? To w tym 16 rozdziale jest napisane, począwszy od 8 wersetu, gdzie Pan Jezus mówi, Duch was przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
Nie potrafimy unieść prawdy o grzechu, ani nie potrafimy o nim mówić, ani nie potrafimy o nim słuchać, ani nie potrafimy się z nim zmierzyć. To dopiero w Duchu Świętym, dopiero w Duchu Świętym potrafimy do kogoś mówić o jego grzechu w taki sposób, że on usłyszy, w taki sposób, że go to nie zabije. I w Duchu Świętym potrafimy słuchać prawdy o swoim grzechu, nie wypierając się jej, nie odrzucając, nie popełniając samobójstwa jak Judasz. Duch nam pomaga zmierzyć się z pełną prawdą o nas samych, właśnie z taką, której nie bylibyśmy w stanie nosić. Duch was przekona o grzechu, o sprawiedliwości. To znaczy o tym, że odkupienie się dokonało, że człowiek został usprawiedliwiony. I przekona was o sądzie. Jezus mówi, bo książę tego świata został osądzony. Został osądzony i to jest też coś, co nam trudno przychodzi wierzyć wtedy, kiedy jesteśmy konfrontowani ze złem. Złem, które paraliżuje, złem, które obezwładnia. Jesteśmy konfrontowani z nim i wtedy nam jest tak trudno samym wierzyć, że książę tego świata został osądzony i wywalony. Że zło jest przełamane, że Jezus Chrystus zwyciężył. Że ostatnie słowo w świecie należy do Boga, do dobra, do cnoty. Do miłości. I dlatego Duch jest tym, który budzi w nas nadzieję i mówi, możesz iść dalej. Jest przed Tobą pewny cel, jest przed Tobą pewna droga. Ale wszystko to jest z Ducha, to nie jest z nas. Takie jest słowo Jezusa na dzisiejszą niedzielę. Słowo, które nas dotyka dzisiaj, tutaj, w tym konkretnym momencie, w tych konkretnych doświadczeniach, w tych konkretnych przeżyciach. Dotyka nas słowo Jezusa i mówi, brońcie najpierw przed sobą samym, jeśli trzeba. Brońcie tej nadziei, która jest oparta na Duchu Świętym, którego wam dam, to znaczy dam wam tę łaskę, że poddacie się Duchowi, który już w was jest, otrzymacie Go, przyjmiecie Go, bo już w was przebywa i wtedy On w was coraz bardziej będzie się okazywał Duchem nadziei, bo jest Duchem prawdy. O grzechu, o usprawiedliwieniu i o sądzie. To słowo dzisiaj nam mówi, proś o Ducha Świętego. Proś o Ducha Świętego, żebyś sam nie próbował się porywać na zmierzenie z prawdą, której nie potrafisz unieść. Ale ta obietnica Ducha jest pewna, ale ta obietnica Ducha jest mocna, jest niezawodna. Mamy Go w sobie. I On, Duch nadziei, Duch prawdy, Duch miłości poprowadzi nas dalej. I to jest ta nadzieja, której będziemy bronić. Jeśli ktoś będzie się o nią pytał, to będziemy jej bronić. Zawsze jesteśmy gotowi ją obronić. Amen.